Dzisiaj jestem pod Mińskiem Mazowieckim i odwiedzam taką szkółkę roślin, ogród i dom. No i tak króciutko Wam pokażę, jaka jest oferta. To będzie taki krótki vlogowy film, żebyście zobaczyli naprawdę nieduży wycinek roślin, które oferuje ten sklep. Piękny grab w doniczce. Bardzo ładnie uformowany, bardzo mi się podoba. Cudny. No i róże. Róże zawsze są piękne i to jest dosyć duża róża. Szanowni klienci, w trosce o bezpieczeństwo Wasze i naszych pracowników prosimy o zakup. Lawendy, oleandry, bukszpany. Piękne drzewa, bardzo ładnie wyglądają. O, i te kloniki, ja uwielbiam klony. Pięknie wyglądają. Muszę Wam pokazać tą oliwkę. Ja uwielbiam oliwki. W naturze one zawsze przybierają tak przedziwne formy. Jedna z piękniejszych drzew, naprawdę. Ja jestem zakochana, a gaj oliwny wygląda przepięknie. I każda oliwka ma kompletnie inny kształt. Cudo. Uwielbiam te duże drzewa, one są oczywiście bardzo drogie, ale pięknie wyglądają. Ten grab ma taki bardziej jasny kolor, przepięknie uformowany. Naprawdę cudo. Tutaj jest zupełnie inaczej uformowany. Przepiękny. Graf pospolity, ale przepięknie prowadzony. Tak wygląda pod spodem. Super. Trawy, które uwielbiam. Bardzo je lubię, trawy, dlatego że jesienią wyglądają przepięknie. A i latem są piękne. Tak, tak, pięknie wygląda. Nie wiem, jak się nazywają te gatunki, ale myślę, że każdy, chociaż tutaj zaraz jest napisane, to jest Hakon Heloe. Nie wiem, jak to się czyta. Ale ci, co się znają na trawach, to wiedzą. Natomiast bardzo ładnie wyglądają te trawy. No i drzewa prowadzone i na płasko, i na parasol. No jest kwestia tylko wyboru. Ja uwielbiam. Uwielbiam zwłaszcza ten grab czerwony, taki też pięknie uformowany. No i te trawy, naprawdę. To jest taka banalna rzecz, ale trawy fantastycznie szumują na wietrze. Wybarwiają się pięknie na jesień. No, bardzo ładne. Ja uwielbiam trawy i myślę, że jest dużo zwolenników traw i coraz częściej one goszczą w naszych ogrodach. No i następne drzewa i iglaste.
cudownie. Liście tradycyjne, iglaki. Duży wybór jest oczywiście. Każdy bierze to, co potrzebuje. No a tu jeszcze są donice, rzeźby. Piękne są te zielone donice, takie ogromne. Przepięknie będą kwiaty, rośliny wyglądać w ogrodzie. Cudo. No, takie to wyglądają, ładna taka forma takiego japońskiego ogrodu, wschodniego w każdym razie. To są już drogie rośliny, bo one już mają swoje lata, to widać po grubości tego pnia. Ale wygląda to naprawdę dobrze. I takie ma, każde ma, po prostu jest uformowane zupełnie inaczej. I tak jak wspominałam, no, możemy kupić już gotowe, duże okazy. O, to jest ładne, nie wiem co to jest. Widzicie? O, jakie strzeliste. Czy to jest też grab? Tak, to też grab jest. Widzę po liściach, że to jest grab. Ogromny. I tak do góry już strzela. Piękne. Bardzo lubię graby. A tu jest wiąz. Wiąz i on jest też duży. No i kolejny bukszpan. Te margeritki są ładne. Taki duża margarytka. 36 zł. Ale ładnie, ładnie wyglądają. Takie dosyć duże są. No i hortensje. Też ładne. Nie wiem, ile kosztują. Nie widzę ceny. No i róże na pniu. Piękne. Duże. No i oczywiście kolejne trawy. Kostrzewa. Tu jest żurawka na dole. O, zielistka. No, ale tak kiepsko ta zielistka wygląda, muszę wam powiedzieć. Nie jest to ładna sadzonka. I hortensje ogrodowe. 84, ta 82. Dalia 21,50. Szałwia. No, nie fuksja. Tak. Fuksja. Są te dzwonki, też je bardzo lubię, te dzwonki. I ten dzwonek mix jest fajny. One bardzo ładnie kwitną i one się świetnie trzymają. No, te powojniki też ładne są.
I tu portulaka. Portulaka ona lubi słońce i ona wtedy te kwiaty ładnie otwiera. A to nie wiem co to jest. Też ładne. Co to jest? Lanceola. Ładne to. I goździki też ładnie wyglądają. 16,50. O. I kolejne hortensje. I te są w cenie 169,99. O, te fajnie koszyki wyglądają. Moja mama mówiła ułanka na te kwiaty. A te koszyki bardzo mnie się podobają. Naprawdę fajne. No i tu już wracamy do sklepu. Myślę, że każdy w takim sklepie znajdzie coś dla siebie. I tu fuksje jeszcze są takie większe. Po 75 zł. No i oczywiście petunie w różnych kolorach. Petunia ile? 4,50. Begonie po 8,20. Te bulwiaste. No to jest taki krótki miks. Dzisiaj wam pokazałam, bo byliśmy w tym sklepie i no, uwielbiam niecierpki. Bardzo ładnie wyglądają niecierpki. I też sami widzicie, że to jest bardzo ładny i wdzięczny kwiat. Tutaj jest też ta begonia żółta, też pięknie kwitnie. Ma takie piękne, pełne kwiaty. Bardzo ładnie wygląda. Taki krótki przegląd dzisiaj wam zrobiłam. Oczywiście są kosze. I tutaj mamy tą smagliczkę. Te smagliczki też bardzo ładnie wyglądają. No, pelargonie, jak zwykle. Na dzisiaj to taki króciutki przegląd, tylko od jeszcze wam pokażę. Tu jest taka duża, ładna ułanka. Fuksja. I te fuksje tutaj też są, ale ta na górze jest ładniejsza. I lobelia, zobaczcie jaka ładna, duża lobelia. To jest już w takiej ampli, ładnie wygląda, ta po 30 zł. No tutaj mamy oczywiście jeszcze surfinie, też w tych amplach kolorowe. Słuchajcie, to tak na szybko wam zrobiłam dzisiaj taki przegląd, bo chciałam wam pokazać. No tutaj pełno doniczek. Też całkiem ciekawe. Ciekawe są te misy. O, tutaj też piękne te surfinie. Ale jest dużo też fajnych pojemników takich, które się fantastycznie sprawdzają. Na dzisiaj taki szybciutki przegląd. O, te jeszcze są fajne. Słuchajcie, z takich... No, fajne te skrzyneczki. I tutaj są takie większe. No i oczywiście, słuchajcie, wszelkiego rodzaju pojemniki, klatki na te rośliny. Tam są słoje, gdzie możemy ten las w słoiku robić. Nawozy. Uwielbiam takie sklepy, ale to dzisiaj tak. O, poczekajcie, tu jeszcze wam pawia takiego pokażę. Dobra, słuchajcie, żegnamy się na dzisiaj. Taki króciutki, bardzo szybko i w skrócie chciałam wam pokazać, jaka jest tu oferta. Trzymajcie się zdrowo, na razie. Pa, pa!